Czarnków Trzcianka. Blisko 50 tysięcy złotych udało się zebrać w tym roku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Czarnkowie. Tamtejszy sztab podsumował akcję. Jest, fajnie. A 30? Ostatnia taka torebka. Wydaje mi się, że cel jest niesamowicie ważny, ponieważ nigdy tak do końca my nie wiemy, co w życiu człowieka spotka i czy czasami my nie będziemy potrzebowali pieniędzy na wyleczenie jakiejś choroby. W związku z tym, czy ktoś lubi owsiaka, czy nie, myślę, że inicjatywa jest piękna i serce jest gorące i zawsze otwarte na potrzeby drugiego. Dlatego nie możemy stać obojętnie i zapatrywać się na jakieś swoje odczucia co do osoby, na przykład pana Jurka. Dzisiaj mało osób było ogółem na ulicach, ale jak się zdarzyły osoby, które chciały wrzucić, to wrzucały naprawdę niekiedy duże kwoty. Jakie kwoty? Nie, jedna osoba nam wrzuciła 100 zł, co byliśmy bardzo zadowolone, a tak to 10 zł, czasem jakieś drobniejsze monety. No niektórzy dawali, ale większość dawała, ale niestety się zdarzały osoby, które nie chciały dać. Było dużo ludzi, ale tak niektórzy wrzucali pieniążki obcego pochodzenia albo takie stare pieniążki, ale też dużo ich zebrałyśmy. Dlaczego w ogóle to robicie, powiedzcie? Żeby pomagać innym ludziom. Bo o to w tym chodzi. No i zachęcamy. No żeby pomagać innym, bo to fajna rzecz. Mimo kiepskiej pogody, szalejącego wiatru, serca są gorące, darczyńcy również chętnie sięgają po pieniądze i wrzucają różne kwoty. Od złotówki po 100 zł, a nawet i 200 zł się trafiają na tak ważny cel, jakim jest życie człowieka, od maleńkości aż do późnej starości, ponieważ życie jest bardzo cenne, od poczęcia aż do naturalnej śmierci.